białe odcienie tej rzeczywistości religijnych osób LGBT i ich rodzin. Będziemy dyskutować właśnie między innymi o tych terapiach reparatywnych i dyskusję zaplanowaliśmy na 17.45, czyli za 5 minut. Więc teraz czas na oddech i załatwienie swoich potrzeb, jakich tam kto ma. Także do zobaczenia za 5 minut na dyskusji. Nosi tytuł roboczy Pseudoterapie kontrowersyjne, ale będziemy się jakby szeroko dookoła tego tematu poruszać. I chciałbym wprowadzić Państwa w temat. Dyskusja będzie tłumaczona na język migowy przez pana Krzysztofa Cisa, tłumacza języka migowego. A naszymi panelistkami i panelistami będą. I tutaj sobie przeczytam dokładnie, jak przedstawić naszych prelegentów i prelegentki. Doktor habilitowana Dorota Hall, socjolożka i antropolożka, profesorka Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorka książki W poszukiwaniu miejsca o chrześcijanach LGBT. Proszę o brawa. Marcin Dzierżanowski, współzałożyciel Fundacji Wiara i Tęcza, autor pierwszej w Polsce antydyskryminacyjnej broszury skierowanej do wierzących osób LGBT, Wiara w kolorach tęczy oraz raportu Położenie homoseksualnych i transpłciowych katolików w polskim kościele. Współzałożyciel Global Network of Rainbow Catholics, międzynarodowej organizacji parasolowej skupiającej katolickie grupy LGBT, publicysta i dziennikarz, były redaktor naczelny tygodnika Wprost. I Ewa Moskowska, mama dwójki dzieci, działająca w stowarzyszeniu My Rodzice, wspierającym rodziców osób LGBT oraz te osoby. Brawo, brawo. Dobrze. Techniczne problemy? Już, już. Pierwsze pytanie chciałem skierować właśnie do Ewy. Co to znaczy dla rodzica, kiedy jego dziecko ujawnia się jako osoba nieheteronormatywna, niecispłciowa? Jakie temu towarzyszą wtedy emocje? I jakie są reakcje rodziców na podstawie twoich doświadczeń i doświadczeń rodziców z rodzicem? Dzień dobry. Przede wszystkim chciałam wszystkich Państwa serdecznie przywitać i podziękować za zaproszenie do tak szacownego grona tutaj panelistów. Czuję się wyróżniona. Jak się czują rodzice? Myślę, że większość rodziców przeżywa coś w rodzaju takiego rozczarowania, załamania, jakiś rodzaj no, lęku o dziecko, tak? No, w zależności od tego, czy są homofobiczni, czy nie, czy są bardzo wierzący, co wiedzą na temat osób LGBT+, jakie mają doświadczenia wcześniejsze, czy są właśnie przesiąknięci jakąś nienawiścią, jakąś niechęcią. Ale no, większość rodziców przeżywa coś w rodzaju kryzysu, dlatego że jednak żyjemy w świecie heteronormy, że jednak jakoś tam sobie wyobrażamy te nasze dzieci w takim świecie poukładanym i nagle nasz świat się gdzieś tam załamuje, tak? Przede wszystkim w moim przypadku to było tak, że bałam się o bezpieczeństwo swojego syna. To był jakby główny motyw. Wyobrażałam sobie, że będzie mu dużo trudniej, ale nie wyobrażałam sobie, że będzie aż tak trudno, jak jest dzisiaj. Jakoś miałam wrażenie, że to wszystko będzie szło ku lepszemu. No dzisiaj to jest masakra. Więc z relacji różnych rodziców też można się dowiedzieć, że
bez względu na to, jak bardzo jesteśmy otwarci, to nie chcemy, żeby nasze dzieci były postrzegane tylko przez pryzmat seksualności, że raczej chcielibyśmy, żeby były szanowane, doceniane, że wszyscy chcemy, żeby były szczęśliwe. No a jednak dla nas dzisiaj, jak widzimy też w Stanach Zjednoczonych, LGBT to jest etykieta, to jest jakieś piętno, tak? Bycie osobą LGBT+. A jak przy okazji coming outu rodzice odnoszą się do swoich dzieci? Jakie są te reakcje? No oczywiście bardzo różne. Większość osób, które się do nas jakby zgłaszają, z którymi my mamy kontakt, to są osoby jednak bardziej otwarte i akceptujące, to znaczy kochające swoje dziecko i próbujące przełamać, nawet jeżeli mają jakąś niechęć, czy miały, próbujące tę niechęć przełamać. Ale nie zawsze to jest łatwe, czasem zajmuje wiele czasu i czasem trzeba przełamać naprawdę bardzo, bardzo głębokie uprzedzenia, gdzieś tam się wyzwolić, otworzyć na różne doznania. Ja raczej się nie spotkałam z osobami, które nie akceptują swoje dzieci, które wyrzucają je z domu na przykład, chociaż wiem, że takie rzeczy też się zdarzają. A przy okazji Akademii Zaangażowanego Rodzica, organizowanej przez kampanię przeciw homofobii, przez Kasię Remin, mówicie między innymi, jak to średnio wygląda, ile procent matek i ile procent ojców akceptuje swoje nieheteronormatywne, nie cis-płciowe dzieci. Możesz przybliżyć nam to mniej więcej? No więc podobno 12% ojców tylko akceptuje swoje dzieci nieheteronormatywne i 25% matek. Ale też trzeba wiedzieć, że 40% osób LGBT nie zdobywa się na to, żeby powiedzieć o swojej nieheteronormatywności rodzicom. To też może trochę te statystyki jakoś tam zaniżać, tak? Powiedziałaś nam o tym, że ten coming out jest dla rodziców, coming out dziecka jest dla rodziców trudnym doświadczeniem. Wiemy, że mogą szukać pomocy w AZR-ze, w Stowarzyszeniu Rodzice, ale to jest jakaś wyselekcjonowana grupa rodziców, tak? Gdzie zazwyczaj szukają takiej pomocy? Bardzo różnie, ale niestety też często, jeżeli są osobami wierzącymi, udają się do swojego duszpasterza. I tu to przyjęcie duszpasterza bywa różne. Myśmy się spotkali z tym również, że ksiądz po prostu zaproponował mamie, czy poradził mamie, żeby swoje dziecko z domu wyrzuciła. Tak? W tej trudnej chwili, kiedy ona się borykała z różnymi problemami, z wątpliwościami, on po prostu powiedział, no wyrzuć to coś z domu. No ale to jest bardzo... Tak, bardzo takie, to jest skrajność, tak. My staramy się tworzyć takie grupy wsparcia w całej Polsce. Istniejemy od 2 lat, więc to jest na razie jeszcze wszystko w powijakach, ale pomagamy każdej osobie, czy staramy się pomóc każdej osobie, która się do nas zwraca. Czyli możemy, służymy jakimś tam kontaktem. I rozmową osobistą. Natomiast no, po malutku już te grupy wsparcia się tworzą. W wielu miejscach w Polsce ostatnio doszły do nas wieści, że Tolerado w Gdańsku również taką online'ową grupę założyło, więc to też będzie łatwiej się skontaktować. No jest grupa białostocka, która na razie nie działa, bo jest ze względu na pandemię, tak? Nasze miejsce, gdzie się spotykamy, jeszcze się nie otworzyło. Nie wiemy, kiedy się otworzy, ale mamy kontakt przez Messengera. Ale do lutego te spotkania odbywały się raz w miesiącu, regularnie. Tak. Były spotkania po Marszu Równości w Białymstoku. Jakby to było dla mnie dużą motywacją, żeby taką grupę wsparcia dla rodziców w Białymstoku założyć i udało się. I spotykaliśmy się raz w miesiącu regularnie i wiem, że to dużo znaczyło dla rodziców, że to jest duża wartość dla nich.
To jest taka grupa rodziców, którzy walczą o tą akceptację dla swoich dzieci, o to, żeby afirmatywnie podchodzić do ich wyborów, do ich orientacji seksualnej, do ich życia. Znaczy, spotykasz czasami rodziców, właśnie my rodzice albo w AZR-ze, którzy mieli taki etap nieakceptacji, nadziei na zmianę, albo próbowali jakoś tą zmianę wdrożyć u swoich dzieci, nakłonić je do zmiany? Nieakceptację spotkałam, tak? Wiele osób na początku przeżywa taką wątpliwość i można powiedzieć, że wyrzuca z siebie, unika, jakby unika spojrzenia temu, zmierzenia się z tą rzeczywistością i nie akceptuje. Mamy często płaczą i to płaczą długo, kilka miesięcy. Natomiast, no ale to też im pomaga jakby pogodzić się z losem. No ale nie spotkałam się nigdy z taką relacją, że ze strony rodziców, którzy się do nas zgłaszają, że chcieliby oddać na jakąś terapię swoje dzieci. Natomiast spotkałam się z taką relacją, która zresztą była niesłychanie wzruszająca, ze strony rodziców bardzo religijnych, bardzo mocno związanych, znaczy bardzo mocno wierzących, może nie tyle związanych z Kościołem, co z wiarą, tak? I tam jakby w pierwszym momencie, kiedy syn powiedział im, że jest gejem, ojciec od razu powiedział, nie wyobrażam sobie żadnej terapii. Więc to takie wzmacniające, ale też być może no, było związane z jakąś większą, szerszą wiedzą na temat tego, że homoseksualność nie jest chorobą, więc nie można tego leczyć, tak? Marcin, a ciebie chciałem zapytać, czy w Wierze i Ten, czy spotykasz osoby, które poddawały się terapiom reparatywnym, które nie akceptowały swojej nieheteronormatywności, które przeszły trudną drogę do momentu, w którym teraz się znajdują. Dzień dobry, też witam serdecznie. Tak, oczywiście, to znaczy, ja myślę, że to jest trochę tak, że jeśli chodzi o stowarzyszenie My Rodzice, to tam przychodzą osoby, które już w jakiś sposób no, wiedzą, że to jest stowarzyszenie afirmatywne, prawda? Więc ci rodzice, którzy gdzieś tam chcą posyłać dzieci na tak zwaną terapię reparatywną, myślę, że akurat do was się nie zgłaszają. Do nas przychodzą osoby, które taką terapię przeszły. Też oczywiście nie przychodzą osoby, które ją przechodzą, bo to jest jakiś etap, który nie pozwala, ten etap niepogodzenia się z własną seksualnością, nie pozwala na to, żeby przyjść do Wiary i Tęczy, która również jest organizacją afirmującą homoseksualność, biseksualność czy transpłciowość. Natomiast bardzo wiele osób, ja nawet nie wiem, czy nie, może nie chcę powiedzieć większość, ale bardzo dużo osób w naszej grupie ma takie doświadczenie lub przynajmniej epizod. Ja osobiście nie mam takiego doświadczenia, ale właśnie liczne rozmowy z takimi osobami też jakoś mi pozwoliły wyrobić sobie obraz tego, co nazywamy terapią reparatywną w Polsce. W tej chwili są takie trzy ośrodki zasadniczo w Polsce, które zajmują się tak zwanym leczeniem homoseksualności. Nie słyszałem o leczeniu transpłciowości, ale być może to też ma miejsce. To są grupy, które skupiają się na męskiej homoseksualności. To jest grupa Lubelska Odwaga, najstarsza z nich wszystkich, grupa Pomoc 2000 i grupa Pascha. Oprócz tego tak zwaną terapią reparatywną, bardzo tutaj chcę uczulić, żeby nie nazywać jednak tego terapią reparatywną, tylko pseudoterapią albo terapią tak zwaną reparatywną, tak zwaną terapią reparatywną, bo to nie jest terapia w oczywisty sposób. Więc taką pseudoterapią zajmują się też różni pojedynczy psychologowie, zwłaszcza należący do stowarzyszeń chrześcijańskich. No i oczywiście
czymś, co można nazwać, nawet trudno nazwać to pseudoterapią, jakimiś działaniami, oddziaływaniami, zajmują się też egzorcyści, niestety to jest coraz częstsze zjawisko. Jacyś domorośli, pseudoterapeuci, księża, zakonnice, o czym ja do niedawna nie wiedziałem, że też zakonnice się w to bawią. Na przykład lesbijki czy osoby transpłciowe częściej trafiają do takich właśnie nie ośrodków, tylko do jakichś pojedynczych elektronów, tak, jakichś takich właśnie psychologów, pseudopsychologów. To, co ja widzę na przestrzeni lat, a działam w grupie Wiara i Tęcza już od 10 lat, to takie przesunięcie akcentu, że coraz częściej dokonywane są jakieś właśnie takie działania, no szkodliwe bardzo, właśnie typu egzorcyzmy, typu jakieś takie modlitwy o uzdrowienie, które często kończą się jakąś traumą tej osoby poddawanej tego typu działaniom. To jest też związane z tym, że polski Kościół coraz bardziej odwraca się od Boga, a coraz bardziej się zwraca ku szatanowi, bo tak jak się widzi, to rzeczywiście główny akcent jest położony na walkę z szatanem, na egzorcyzmy. Liczba egzorcystów w polskim Kościele wzrosła jakoś kilkunastokrotnie w ciągu ostatnich lat, więc rzeczywiście... Także rzeczywiście zjawisko jest i to zjawisko jest chyba coraz groźniejsze. Osobom, które przeszły jakiś proces pseudoterapii, na pewno jest trudno na forum o tym opowiadać. Myślę, że... no tak, to taki truizm. Ja prosiłem jedną osobę, która była w takiej terapii, żeby spróbowała uczestniczyć w tej dyskusji, ale po prostu to jest tak traumatyczne, że nie wyraziła zgody. Co doskonale rozumiem, jest to zrozumiałe, tak? Czy ty w osobistych jakichś rozmowach albo w rozmowach właśnie tak w grupie, w Wierze i Tęczy, spotkałeś się z jakimiś relacjami osób, jakie konsekwencje krótkotrwałe, długotrwałe zostawiła dla nich ta pseudoterapia? No i znów tu jest jakiś błąd reprezentacji, no bo w oczywisty sposób osoby, które trafiają do Wiary i Tęczy, nawet te, które poddawane były, czy poddawały się terapii, czy pseudoterapii reparatywnej, są już w jakiś sposób samoakceptujące się, w jakiś sposób już pogodziły się z własną homoseksualnością, skoro przyszły właśnie do Wiary i Tęczy. Natomiast widać po ich zachowaniu, po ich sposobie mówienia, one często bardzo nie chcą też o tym mówić. To się często też tak zdarza, że te osoby, będąc w tych grupach, w jakiś sposób zaakceptowały swoją homoseksualność, swoją orientację psychoseksualną. Często na przykład mimo tych bardzo żałosnych działań w tej grupie, ktoś ich tam skierował na terapię. I oni podczas tej terapii, takiej prawdziwej terapii psychologicznej, zaakceptowali swoją homoseksualność. Jednak nie powiedziałbym, że ta pseudoterapia reparatywna, czy te pseudoddziaływania reparatywne nie pozostawiły w ich psychice żadnej zmiany, czy żadnego trwałego śladu. To są często jakieś stany lękowe, to jest często coś w rodzaju, to też o tym mówią psychologowie, to są pewne syndromy właściwe zespołowi stresu pourazowego. Gdzieś na przykład te osoby nie do końca są w stanie siebie zaakceptować. To są często myśli samobójcze. Są takie relacje, oczywiście trudno tu jakoś generalizować, ale no ja odbieram to jako takie trwałe często zahamowanie w drodze do pełnej samoakceptacji. Ona jakoś tam, te osoby też pamiętajmy, że uważają, że poniosły jakąś porażkę. Bardzo wierzyły w to, że ta terapia, pseudoterapia ich uzdrowi, że pomoże im po prostu stać się osobami heteroseksualnymi. I to się nie udało. I oni gdzieś noszą w sobie jakoś poczucie porażki, poczucie jakiegoś takiego bycia przegranym. Mimo, że gdzieś rozumowo, na rozum zaakceptowali. Wiedzą, że to już nie jest choroba, ale w emocjach to gdzieś tkwi. I często potrzebna jest właśnie terapia lecząca z tej
pseudoterapii. To do Doroty chciałem skierować pytanie. Kiedy właśnie te pseudoterapie reparatywne doszły jakby do takiego głosu w szerszym dyskursie? Skąd inspiracja do tego, że można byłoby leczyć, terapeutyzować homoseksualność? Kolebką terapii reparatywnych, pseudoterapii reparatywnych są Stany Zjednoczone zasadniczo. Stąd to dobro do nas też przyszło. Ale to się wiąże też ze specyficzną kulturą tamtego kraju, którą zresztą Państwo mieli okazję tutaj oglądać na filmie, bo on był bardzo amerykański, też był bardzo tamten kontekst kulturowy, o tym też może warto będzie później troszkę powiedzieć. W każdym razie jest tak, że w 1973 roku homoseksualność wykreślono z listy DSM, czyli z tego podręcznika klasyfikującego chorobę psychiczną, takiego podręcznika dla lekarzy, i czyli ją zdepatologizowano jakby na tym poziomie. Tak? I 70. lata to jest też ten moment, kiedy się zaczęły rozwijać właśnie rozmaite grupy proponujące leczenie z homoseksualności, ponieważ wcześniej, a może jeszcze tak bym powiedzieć, że właściwie cały taki przemysł medyczny proponujący leczenie z homoseksualizmu w Stanach Zjednoczonych funkcjonował bardzo jakby prężnie w latach 50., 60. Tego było naprawdę dużo, to było rozwinięte, bardzo to promowano. W 70. latach się z tego wycofano, ale właśnie tę rzecz zaczęły przejmować rozmaite grupy inspirowane religijnie. Jakby nie do końca się godząc z tym, że to wycofano z tego oficjalnego dyskursu medycznego, a powołując się jednocześnie na nauczanie biblijne, tak? Które rozumiano jako potępiające homoseksualność. No i to dało jakby początek rozwojowi rozmaitych grup. One były właściwie no tak... To nie jest tak, że one wszystkie według takiego samego skryptu działały, bo to po prostu w zależności trochę od wyznań, rozmaite grupy się tworzyły i na własną rękę próbowały się terapeutyzować, tak? Później się dokonała ciekawa rzecz w latach 90., bo to jest związane z tym, że amerykańska prawica religijna nagle w jakimś takim odwoływaniu się do programów reparacyjnych zobaczyła szansę na wyostrzenie swojej politycznej artykulacji, tak? W walce z demokratami. I to jest ten moment, kiedy właśnie w latach 90. terapia reparatywna zaistniała w ogóle bardzo silnie w debacie. Właściwie wszyscy zaczęli o niej gdzieś tam słyszeć. Mówię o Stanach Zjednoczonych na razie cały czas. Ale jednocześnie ona zaistniała jako taka rzecz bardzo spolityzowana i też no bardzo uwikłana w związku z tym w te takie walki, tak? takie stricte polityczne. Ale z czym to się wiązało? No z tym, że bardzo jakoś silnie wybrzmiał w debacie też publicznej głos, że z homoseksualizmu można leczyć, cały czas to powtarzano i że to właśnie promują grupy reparatywne. Tak mówili właśnie ci religijni, religijna prawica mówi, przecież to można leczyć, tak, leczcie się. Przeciwnicy z kolei demokraci mówili, co wy za bzdury gadacie, przecież wiadomo, przecież psychoterapeuci już tak dawno nie robią, towarzystwa profesjonalistów się wobec tego dystansują, jesteście w ogóle ciemnota i bzdury gadacie, tak? To jest coś, co nie jest nam nieznane jakby później z dyskusji, które zaistniały w Polsce, ale i za kilka o dyskusjach w Polsce powiem. Natomiast tutaj chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć ciekawa i troszeczkę może tak problematyzuje, jakby komplikuje tą sytuację. Bo to jest też tak, że doświadczenia osób, które rzeczywiście trafiały do tych grup rozmaitych, terapeutyzujących się, pseudoterapeutyzujących, proponujących jakiś rodzaj uzdrowienia, są bardzo różne. To znaczy, to jest rzeczywiście tak, że te osoby się niejednokrotnie spotykały z bardzo wątpliwej jakości terapią, z pseudoterapią, po prostu z jakimś oszustwem nieraz, które przynosiło złe skutki, tak, psychicznie. Ale też istnieją badania pokazujące, że osoby, które przebywały w takich grupach, w ogóle inaczej interpretowały swoją sytuację i swoje przeżywanie seksualności, niż to, co można było usłyszeć właśnie w tych publicznych debatach, gdzie ścierały się ze sobą te dwie takie przeciwstawne wizje. Z jednej strony można leczyć, z drugiej strony jesteście głupi, nie można leczyć, tak? Tylko osoby, które trafiały na takie terapie, to były osoby bardzo mocno zorientowane w religijnie. I tam pewna zmiana polegała nie na tym,
nawet w ich jakby odczuciu, oni też tylko do mnie opowiadali, że oni nagle się wyleczyli z homoseksualności, tak? Tylko bardziej na to, że oni przeżyli jakiś rodzaj konwersji, czyli na nowo jakby zaufali Bogu, pogłębili swoją religijność i inaczej zinterpretowali swoją homoseksualność. Czyli przestali na przykład mówić, że jestem gejem, czy tam podejrzewać się, jestem gejem, czy jakkolwiek. Przestali się siebie za to jakby stygmatyzować siebie w związku z tym i łajać. I zaczęli widzieć siebie jako osobę religijną, która po prostu no czasami nadal jakiś, nie wiem, kroczy jakąś swoją duchową ścieżką i czasami na tej ścieżce upada, tak? Wchodząc w jakieś relacje homoseksualne. Znaczy, ja myślę, że to jest, my możemy rozmaicie podchodzić do tego rodzaju jakby sposobu myślenia o sobie, ale ja bym proponowała, żeby też je uszanować jako pewien taki sposób interpretacji seksualności przez osobę właśnie silnie zorientowaną religijnie, ale już nawet niezależnie od tego tam uszanować, no to pewnie należy każde jakieś tam doświadczenie. Tylko też tutaj chcę zwrócić uwagę właśnie na tę taką rozbieżność trochę. Znaczy, że o czym innym, w momencie, kiedy rozmawiamy o doświadczeniach konkretnych ludzi, to często o czym innym tak naprawdę zaczynamy rozmawiać, niż po prostu o tym, można leczyć, nie można leczyć. Tak? I o tym, co to tam lekarze mówią, nie mogą. Troszeczkę to jakby na inny poziom czasami nam się przynosi. Więc to jest jakby to. Ja myślę, że z kolei w Polsce to z czym ja się zetknęłam, na przykład wśród osób, które miały do czynienia z jakimiś propozycjami takimi z terapią, to jest też to, że... jeszcze może zdanie wstecz o Stanach Zjednoczonych, że tam też te pseudo reparatywne mogły się tak rozwinąć w związku z niesłychanie silną rozwiniętą w ogóle kulturą terapeutyczną w tym kraju, tak? To znaczy tam no, właściwie pierwsze, co się robi w jakichś sytuacjach wątpliwych, to się leci do psychoterapeuty, to istnieje w kulturze popularnej, to jest właściwie wszędzie, to jest taki usankcjonowany jakby sposób jakiegoś takiego zarządzania sobą. W Polsce to zupełnie inaczej wygląda. I myślę, że dla części osób, które miały związek z terapią reparatywną jakąś, niezależnie od tego, że czasami jakiś rodzaj szkód mogły odnieść, to też ja się spotkałam z tym, że chwaliły te terapie za to, że to była tak naprawdę pierwsza dla nich przestrzeń, kiedy oni mogli w ogóle zetknąć się z jakimś takim rodzajem pracy nad sobą terapeutycznej. Czasami się zdarzało, że ona wcale nie była tak bardzo zła. To jest problem właśnie z terapią reparatywną, że po prostu ponieważ to jest w ogóle nie wiadomo, kto to tam jest, że tak powiem, i terapeutyzuje właśnie, no to czasami może można trafić na kogoś, kto cokolwiek się na tym zna. No to jest. Więc akurat ci, którzy może trafili nie na jakiegoś totalnego szarlatana, no to mieli przynajmniej takie doświadczenie, które dla nich było budujące ostatecznie. Bo w ogóle pozwoliło im jakby patrzeć na siebie w taki sposób, który wcześniej tego nie dostali. Dostali w kościele, nie dostali od rodziców i tak dalej. To tutaj się troszkę rozgadałam. Wracając do debaty publicznej, jeszcze do tego dyskursu, jak to zaistniało. W Polsce to właśnie jeszcze troszkę inaczej, inaczej. W Polsce to nie w latach 90., tylko troszeczkę później, na początku lat 2000. To bardzo ciekawa w ogóle sprawa, bo w Polsce promocja terapii reparatywnych się wiązała z aferą wokół molestowania kleryków przez arcybiskupa Józefa Peca. To był jakby taki punkt startowy. Wcześniej, w latach 90. pisano, byli tacy duchowni, byli inni, którzy publicyści, którzy pisali o tym, że homoseksualność można przeżywać, jak to oni mówili, pięknie, w sposób czysty. Ale właściwie takiego nawoływania do leczenia za bardzo wtedy jeszcze nie było. A też, jeśli chodzi o sam przemysł taki ten medyczny, seksuologiczny i tak dalej, to w Polsce myśmy nigdy nie mieli takich tradycji, na pewno nie mieliśmy jakkolwiek porównywalnych z tym, co się działo w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, myśmy rozwijali też taką specyficzny rodzaj seksuologii, mocno zorientowanej humanistycznie i właściwie w latach 80. to ze strony akurat seksuologów, to pojawiały się głosy, żeby raczej homoseksualność depatologizować. Oni nie nawoływali do leczenia specjalnie. Więc nie mówię, że całkiem to nie istniało, ale to w ogóle było nieporównywalne z tym, co można było znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, żeby też wskazać na to, że nie było tutaj takiego podglebia jakby na niwie medycznej czysto. Później, nieprawda? Dobrze. Będziemy polemizować. Dobrze, no nie, ja się będę upierać, znaczy, może na pewno się da znaleźć, no to nie o to chodzi, no chodzi mi o to, że ja tego nie jestem w stanie, znaczy uważam, że porównując ze Stanami Zjednoczonymi nie da się tego porównać.
kompletnie. To jest zupełnie jakby inny rodzaj przedstawienia spraw. Dobra, natomiast tak, rzeczywiście to się stało tak, że przy okazji afery z arcybiskupem Pecem nagle ktoś wpadł na pomysł z publicystów, bo to się jakby w prasie toczyło. Ktoś podsunął taki pomysł, że przecież jest że to jest jakiś problem z homoseksualizmem i z homoseksualizmem przecież wśród też kleru. No ale przecież istnieje takie istnieją propozycje, żeby leczyć przecież z homoseksualności. I nagle już zostało rzucone hasło leczenia z homoseksualności, to nagle tak się stało, że ta dyskusja zeszła w ogóle z terenu jakby tego, co się dzieje w obrębie Kościoła, czyli że arcybiskup molestuje, że to są uwikłane w ogóle hierarchia kościelna jest. Tylko nagle zaczęto już mówić o tych możliwościach leczenia. I bardzo silnie się wtedy odezwał środowiska tzw. inteligencji katolickiej, które wtedy wypromowały właściwie to leczenie, one posługując się taką właśnie formułą, że to przecież powinniśmy się pochylić i ze współczuciem właśnie tutaj podejść i skoro współczująco, no to pokazać, że przecież możesz się wyleczyć, no popatrz, Pan Bóg daje Ci tutaj możliwość. Do tego oczywiście dołączyli zupełnie już inni, już nie ci katolicy z tego nurtu tak zwanego otwartego, tylko bardziej ci, którzy chcieli chronić właśnie naród i przed zgnilizną homoseksualności. Więc oni razem jakoś tak, to rzeczywiście zaistniało i to są lata 2000, kiedy rzeczywiście bardzo się dużo o tym mówi. I wtedy też się rozwijają grupy reparatywne, właśnie to, o której wspomniał Marcin Odwaga. Oni na jakimś etapie też przyjmowali lesbijki na leczenie, tak. I też wiem, że chcieli otworzyć, nie wiem, czy to się powiodło, mieli taki pomysł, żeby otwierać grupy wsparcia dla osób transpłciowych. Więc no tak. No i właściwie nie pamiętam już teraz, jakie było pytanie. O to jak debacie. Ja miałam wrażenie w ogóle, że w ostatnich latach, że to jednak trochę przycicha, że nagle dostaliśmy jakieś nowe hasło bardzo nośne, bo jednak hasło leczenia było przez jakiś czas naprawdę dosyć mocne. Potem dostaliśmy ideologię gender, zaraz później, teraz już niedawno całkiem ideologię LGBT. I myślałam, że to już w ogóle troszkę zapomnieliśmy o tym leczeniu polarnym. A to były też takie śledztwa dziennikarskie prowadzone przez osoby, które do takich ośrodków wstępowały, aby zobaczyć, jak to od środka wygląda. No tak, no i ujawniały właściwie nadużycia kompletne, no i też no tak. No więc ta sprawa, znaczy tylko, że śledztwo, no oczywiście zdewaluować to mogły jakoś i zdeprecjonować w oczach części publiczności, ale zawsze prawda są jeszcze tacy, którzy mogą jakby temu nie ulegać, no więc to jest to. I cóż, natomiast jest tym większe moje zdziwienie, że w tym dokumencie nieszczęsnym, który się nazywa w sprawie, jak to tam, w sprawie kwestii LGBT+, stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+, no nagle się okazuje, że tutaj jest pomysł, żeby właśnie otwierać przychodnie, poradnie terapeutyczne. Tak. To mi się wydawało krokiem wstecz nawet wobec samego tego, gdzie już Kościół poszedł, już ideologię LGBT zwalczał, a nagle sobie przypomniał o czymś, co sprzed kilkunastu lat, no. To ciekawe. Jeszcze może jedną rzecz powiem, przepraszam, już tak, teraz potem możemy jeszcze między sobą dyskutować, bo już widzę, że Marcin chce bardzo, ale jeszcze chwilę to mam pod blokę. To masakr. Dobrze, to przepraszam, to teraz muszę powiedzieć. Nie, bo ja chciałam, ale właśnie jak zaczęłam się śmiać, to zapomniałam, co tutaj miałam światło myśl bardzo. Przepraszam. Tak, o tym zaczęłam mówić, że terapia wróciła. Poczekajcie. Tak, że jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo oni też tak to sformułowali w tym dokumencie, ale to też jest problem w ogóle dla mnie szerzy z terapiami reparatywnymi i w Polsce, ale to też robiono w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, gdzie to funkcjonuje, że ja to widziałam już parę ładnych lat temu, że tak naprawdę te grupy terapeutyczne typu Odwaga, Paska, jak Państwo zajrzą na ich strony internetowe, to nie znajdą Państwo od razu informacji, że proszę Państwa, zapraszamy, my tutaj leczymy z homoseksualizmu. Nie.
Te grupy w tym momencie się reklamują w ten sposób, że one dają wsparcie osobom homoseksualnym w przeżywaniu swojej orientacji. I to jest jakby, to na tym polega też gdzieś tam problem, że dopiero jak się gdzieś tam pójdzie, znaczy jak się głębiej wniknie nawet w te same strony internetowe, to się okazuje, że tam są różne świadectwa osób, które przeszły tę terapię, no i wtedy ze świadectw dowiemy się na przykład, że ktoś się właśnie przedstawia jako osoba wyleczona, tak? Ale to nie jest jakby, to jest o wiele bardziej w tym momencie zawikłane, mi się wydaje. Czy mogę tak teraz? Oczywiście. Bo ja trochę chciałem polemicznie, ale też, żeby było jasne, to wszystko, co Dorota mówi, jest prawdą, tylko nie całą prawdą, mam wrażenie. A chodzi o to, że, bo jakby zapominam o jednej rzeczy, ja nie wiem, dlaczego także nawet w filmach o terapii reparatywnej, czy w reportażach o tym się nie mówi, to jest ważne. Że mówimy, że w 73 roku homoseksualność w Stanach Zjednoczonych, to podkreślam, w Stanach Zjednoczonych została wykreślona z liczby chorób, bo Światowa Organizacja Zdrowia, czyli to, co też obowiązuje w Polsce, w 90 roku dopiero wykreśliła homoseksualizm, jak się wtedy mówiono, z listy chorób. Wcześniej to nie potrzeba było żadnych ośrodków terapii reparatywnej, to była choroba, więc ją leczyli mainstreamowi psychiatrzy i leczyli w ten sposób, że na przykład pokazywano osobom homoseksualnym zdjęcia nagich mężczyzn i rażono ich prądem. Albo w tym czasie podawano środki wymiotne. Chodziło o to, żeby wywołać taką reakcję awersyjną i rzeczywiście to się czasami udawało, jakoś stłumić ten popęd do osób tej samej płci, ale to były bardzo drastyczne metody, które oczywiście nie powodowały zmiany orientacji, tylko po prostu zmianę podejścia w ogóle do seksualności na negatywną. I na przykład profesor Lew Starowicz, no guru polskiej seksuologii, przyznał się do tego, że leczył gejów elektrowstrząsami w Polsce. Więc psychiatria w Polsce w latach 70. czy nawet jeszcze 80. leczyła gejów. Tylko to się nie odbywało w żadnych kościelnych ośrodkach, tylko normalnie w szpitalach psychiatrycznych czy w jakichś poradniach. To jest temat praktycznie niezbadany, bo te osoby w ogóle nie chcą o tym mówić, ci lekarze nie chcą o tym mówić, ale można w bibliotekach znaleźć artykuły naukowe, które mówią o tych pseudometodach. Proszę sobie to wyobrazić w ogóle, tak? Rażenie prądem przy pokazywaniu na przykład filmów czy zdjęć z nagimi mężczyznami, jeśli chodzi o mężczyzn. Więc rzeczywiście psychologia w Polsce powstawała na zasadzie w latach 70. ci pierwsi terapeuci powstawali trochę na bazie antypsychiatrii, oni trochę byli w opozycji do psychiatrii, więc w Polsce nie było takich tak naprawdę ośrodków psychoterapii wyspecjalizowanych w leczeniu osób homoseksualnych. I kiedy po 2000 roku chyba, tak, zaczęły powstawać te pseudoośrodki terapii reparatywnej przy kościele, to znaczy pierwszym była Odwaga w Lublinie, to oni, trochę nie te panie, które tak pewnie w dobrej wierze założyły tę grupę, nie za bardzo miały się do kogo odwołać. Nie było tych psychoterapeutów, którzy mogliby leczyć czy terapeutyzować gejów w kierunku zmiany orientacji. Mówiąc wprost, ta terapia reparatywna w Polsce no była trochę... Przyjeżdżali, tak, to ci terapeuci no to trochę jak z koziej dupy trąba, za przeproszeniem, byli, bo to na przykład Cezary Gawryś, który przyjechał, który był wolontariuszem, on opowiadał publicznie, był wolontariuszem w Odwadze, jego wiedza opierała się na tym, że przeczytał jedną książkę i był na jednym spotkaniu z którymś z tych terapeutów, nie pamiętam, chyba z Koenem, tak. No i mniej więcej oni wszyscy, tak, przeczytali tam kilka książek, no i chcieli leczyć. I w pewnym momencie oni zaczęli zapraszać do współpracy psychoterapeutów katolickich. No i tam różnych zapraszali, ale między innymi na przykład całkiem przyzwoitych i całkiem porządnych terapeutów, tak jak ksiądz Szpakowski, czy tak jak ksiądz Jacek Prusak, dzisiaj zdecydowany przeciwnik terapii reparatywnej. I osoby, które akurat trafiły na tych terapeutów, no miały porządną, normalną terapię z powodu braku, można powiedzieć, terapeutów reparatywnych.
Natomiast to ci psychologowie powtarzają dzisiaj, że oni nie prowadzili nigdy terapii reparatywnej, no a terapia prawidłowa, taka zgodna z zasadami sztuki, no musi prowadzić do akceptacji własnej homoseksualności, jeżeli poprawnie przebiega. Więc rzeczywiście te osoby przychodzą często na przykład do Gary Tenchon, że bardzo sobie cenią to doświadczenie, ale to, co tam nastąpiło, to nastąpiło tak naprawdę wbrew założeniom tych ośrodków. Zresztą absolutnie z wszystkimi tymi psychoterapeutami, o których wspomniałem, czyli z księdzem Prusakiem czy Szpakowskim, pożegnały się twórczynie odwagi, bo wiedziały, że no, tam efekt jest przeciwny od zamierzonego. Zresztą no, znam pary, które się poznały w odwadze. No ale to jest jakby wypadek przy pracy. Więc rzeczywiście, jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, to rzeczywiście są osoby, które mówią: no super, ja się cieszę, że tam trafiłem, bo tam po raz pierwszy w ogóle mogłem o tym z kimś otwarcie porozmawiać, bo byłem, nie wiem, z bardzo homofobicznego domu, z jakiejś wspólnoty katolickiej. Tylko że to, moim zdaniem, w moim przekonaniu nie rozgrzesza tych ośrodków, a bardziej pokazuje, jak skomplikowane są losy ludzkie i przede wszystkim to, jak bardzo nieprofesjonalne, w cudzysłowie oczywiście, były te grupy terapii reparatywnej w Polsce, bo tam, tak jak mówię, nie było bazy terapeutów, więc oni dobierali z tych takich normalnych, że tak powiem. Tak, tak, bardzo dziękuję Marcin za to uzupełnienie. Jeśli chodzi o to, czy ja myślę, że to nie jest chyba w tym momencie forum, żebyśmy bardzo się spierali na temat tam dziejów polskiej seksuologii i psychiatrii i tak dalej. No. No tak, ja znam badania, które pokazują właśnie to, ja nie będę zaprzeczać temu, że istniała terapia awersyjna, to co wspomniałeś, jasno, robiono też w Polsce też różne takie alternatywne, były metody wykorzystywane typu hipnoza, no, przez porządnych i że wyceniających lekarzy. Więc do rozmaitych metod się jakby uciekało, natomiast taki ogólny, bo to jest też to, że w Stanach Zjednoczonych też cały ten pomysł leczenia z homoseksualnością był bardzo uwikłany w takie spojrzenie na człowieka jako taka. Bardzo to było takie zmedykalizowane patrzenie na człowieka jako na maszynę. To był cały ten nurt seksualny, który się rozwijał w Stanach Zjednoczonych. On po prostu w Polsce inaczej trochę wyglądał. On był tworzony alternatywnie. Bardziej właśnie to był taki prąd humanistyczny, który też kazał cały czas widzieć człowieka w jego interakcjach rozmaitych ze społeczeństwem. I stąd też mówię, że no trochę to inaczej istniało i gdzie indziej trochę akcenty kładziono. Nie mówię, że całkiem nie było terapii terapeutyzowania, ale w innej jakby skali. I to ja mówię na przykład o Imienińskim, o tych znanych seksuologach, którzy otwierali ten zakład psychologii i tam patologii więzi międzyludzkich i tak dalej. To lata 80. Przepraszam, weszliśmy chyba zbyt dużo już takie szczegóły. Okej, rozumiem, dlatego chciałem jeszcze Marcina zapytać właśnie o to stanowisko Konferencji Episkopatu Polski wydane w sierpniu tego roku, przygotowywane przez rok, którego ja nie przeczytałem w całości, bo było 8 stronach, doszedłem do wniosku, że do 27 strony mogę nie dożyć. Znaczy nie, może aż tak to nie, ale po prostu nie chciałem sobie robić tej krzywdy. Ale Marcin zadał sobie ten trud i tą krzywdę, że przeczytałeś ten dokument i wypunktowałeś go w artykule. Tak. Mam tendencje rzeczywiście masochistyczne, jak przeczytałem całość. No i cóż, jest on skandaliczny, ale tak naprawdę najgroźniejszy pasus, który się tam znajduje, w moim przekonaniu, to jest zapowiedź tworzenia przy Kościele przychodni i poradni, które mają leczyć z homoseksualności i transpłciowości, bo w tym dokumencie po raz pierwszy biskupi polscy też zabrali głos w sprawie transpłciowości, nazywając ją niemoralnym stylem życia. Tam też nie ma mowy o leczeniu homoseksualności, tylko jest mowa o przywracaniu naturalnej orientacji seksualnej. I proszę Państwa, to wszystko byłoby zabawne nawet, gdyby nie było tragiczne, ponieważ no my wiemy, co się dzieje, tak? Znaczy w tej chwili Kościół jest totalnie zblatowany z władzą i jak...
Generalnie rzecz biorąc, potraktowałbym to jako jedną z wielu nic nieznaczących zapowiedzi, z których później nic nie wynika. Tylko że w tej chwili, jeśli chodzi na przykład o pieniądze na takie terapie czy na takie ośrodki, no to one się znajdą, bo szeroki strumień pieniędzy idzie od państwa do kościoła, jak wszyscy wiemy. Więc moim zdaniem tu my naprawdę musimy głośno krzyczeć i protestować, i my, ale też na przykład środowiska naukowe i psychoterapeutyczne, żeby zablokować ten pomysł, bo no wiecie państwo, w odwadze, odwaga to jest jakiś mały ośrodek, biedniutki, nie mający za bardzo finansowania. W Lublinie Pascha chyba działa w jednym mieście, a Pascha trzech, także pomyliłem się. Pomoc 2000 chyba w jednym, no to jest jednak margines. No ale jak ten margines zrobi się mainstreamem, to zrobi się naprawdę groźnie. Więc ja też na łamach tego kontaktu, na łamach magazynu Kontakt, gdzie pisałem ten tekst, tym biskupom już dziękujemy, też apelowałem do na przykład towarzystw psychologicznych, żeby na przykład po prostu wyrzucali ze swojego grona psychologów, którzy w taką terapię się angażują. To musi być po prostu napiętnowane, bo w tej chwili to tak dosyć my delikatnie do tego podchodzimy. Ja przygotowując się do tego spotkania, obejrzałem wykład jednej pani psycholog, doradczyni chrześcijańskiej z Instytutu Ona i On, która między innymi prowadzi warsztaty i wykłady o zapobieganiu homoseksualności u dzieci, o zapobieganiu transpłciowości. Mają swoje badania, mają swoich guru, opierają się właśnie na Kohenie, Nikolozim, jego synu. Czy jest ryzyko, że w Polsce terapie reparatywne będą przeżywały renesans? Czy moim zdaniem, to trochę powiedziałem o tym, moim zdaniem nie jest, ponieważ Kościół, jeżeli nie będzie rzeczywiście jakoś sposponowany, to biskupi właśnie to zapowiedzieli, a tak jak mówię, myślę, że w tej chwili ze zdobyciem środków nie będzie problemów. Bardziej, że w jednym z ministerstw, chyba w Ministerstwie Edukacji, wręczano niedawno nagrodę odwadze. To nie była nagroda ministerialna, ale jakiegoś stowarzyszenia, a sali użyczyło Ministerstwo Edukacji. W Episkopacie Polski przyjmuje się i robi się konferencje terapeutów reparatywnych, więc ze Stanów Zjednoczonych, więc jakby to wchodzi do mainstreamu i to zaostrzenie dyskursu może sprawić, w moim przekonaniu, że w Polsce powstanie rzeczywiście silny ruch terapii reparatywnej, bo dotychczas on nie był silny. Nie był silny między innymi dlatego, że no, nie było u nas tej tradycji, o której mówiła. No, nie było infrastruktury tak naprawdę. Infrastruktury, to jest, tak. To jest kilka organizacji na krzyż, to tak naprawdę o wiele silniej wybrzmiało właśnie w debacie publicznej i w związku z tym też sterowało jakoś tam życiem ludzi, którzy się jakby tym przejmowali, ale od przejmowania się i próby nawet takiego na własną rękę czytania przecież tej literatury, czy tam podejmowania jakichś takich samemu, przynajmniej przez jakiś czas no, działań, do pójścia do grupy i wejścia w taką systematyczną terapię, to jest jednak długa droga, no tym bardziej, że właśnie w kilku miejscach raptem te grupy są, więc jakby tutaj nie ma specjalnie o czym mówić. Tak, ja nie wiem, znaczy problem, ja się bardzo dziwię jednak, że towarzystwa psychoterapeutyczne i seksuologiczne i tak dalej, one coś tam co jakiś czas wypuszczają, ale jakoś tak bardzo słabo. Jestem bardzo tym zawiedziona, tym bardziej, że rzecz dotyczy właściwie nie tylko stygmatyzowania samych osób z homoseksualnością, tylko też niesłychanie silnego stygmatyzowania rodziców. Bo terapie reparatywne to właściwie tam pomysł gdzieś tam za tym jest taki, że właściwie za rozwinięcie się homoseksualności u osobników tak odpowiadają jakieś niewłaściwe relacje z rodzicami za sprawą właśnie tego, że tam mama miała zbyt dominującą rolę, na jakieś takie bzdury, które nawet nie chcę tutaj, nawet powtarzać, bo to jest po prostu żenujące. Ale niesłychanie po prostu to jest też problem, dla którego
przez tę promocję terapii reparatywnej, też część rodziców uwierzyła, wiem od osób homoseksualnych, że część rodziców rzeczywiście uwierzyła jakoś w to, naciskała na synów, córki, żeby poddawali się jakoś, no nie wiem, czy poddawali się leczeniu w ośrodkach, no ale jakoś w tym kierunku myśleli, szli, kierowani pewnie też własnym jakby chęcią, jakby, nie wiem, i poczuciem winy może, i jakoś tam łączyli, no to była też praca na tych strasznych emocjach tych rodziców, no. I to, ja tutaj widzę też duże pole właśnie dla stowarzyszeń rodziców, żeby się ostro przeciwstawiać temu. Znaczy ja wiem, że stowarzyszenia i tak to robią, ale jakby no bardzo bym liczyła na wsparcie jednak ze strony profesjonalistów. Chętnie zabiorę głos, bo wydaje mi się, że jednak jakby rozwinięcie takiej sieci ośrodków, tak jak to Kościół zapowiadał, jest u nas niemożliwe i mam taką nadzieję i wierzę, że tych terapeutów się tylu nie znajdzie. Natomiast sam pomysł, tworzenie takiej otoczki, takiej aury, atmosfery, że na temat leczenia homoseksualności, to może przynieść ogromną szkodę społeczną, przede wszystkim dla młodych osób. I to jest przerażające dla mnie. To, ja nie wierzę, że powstaną ośrodki. Ja wierzę, że to jest po prostu taki ruch Kościoła, żeby się trochę poznęcać nad tymi, no już nie chcę mówić kim, tak jak oni to tam sobie mówią. I to już przynosi efekty ogromne. Po prostu ludzie, no jakby odbiera się tę niewinność nawiązywania relacji emocjonalnej, romantycznej osobom homoseksualnym, odbiera się w ogóle, no mówi się o nich jako o dewiantach, tak, czyli ludzie sami do siebie odnoszą się z ogromną niechęcią i a to, co, no nie wiem, czy Państwo słyszeliście o Zuzi, która 12-letnia, która popełniła samobójstwo, no to, co ona musiała, z czym ona musiała się zmierzyć, no to jest po prostu, to jest taka ogromna przemoc. Ja to postrzegam jako przemoc tych osób stojących u władzy, tych, które rzeczywiście podają się za jakichś przewodników duchowych, a tak naprawdę, no, bardzo nisko oceniam ich moralność i ich pobudki, no bo oni to robią, żeby odwrócić uwagę od swoich grzechów. To jest moja opinia, tak? Chciałam powiedzieć, że robimy, co możemy, ale generalnie jest tak, że towarzystwa psychologiczne, psychiatryczne jakby są obsadzone, no wiadomo, że ludźmi z dużym doświadczeniem to są to osoby, które są jakby mniej skłonne do wchodzenia w takie relacje, ale zmiana idzie od dołu i już widzimy, że naprawdę ten oddolny ruch również w sferze tych, w ramach tych towarzystw różnych zaczyna się dziać. I to, no ja nie widzę tutaj możliwości do, no to jest obciach po prostu już w tej chwili, wierzyć w to, że można stosować bezkarnie terapię reparatywną. No, ja muszę powiedzieć, że jako przedstawiciel wiary identycznej, to powiedziałem, że jakiejś większej wiary, bo ja jednak wierzę w to, że te ośrodki powstaną i wcale się z tej wielkiej wiary mojej nie cieszę tym razem. Dlaczego? No, zgadzam się, że to jest obciach, zgadzam się, że to jest wszystko nie do wyobrażenia. No, ale powiem szczerze, 2 lata temu chyba nie uwierzyłbym, że ktoś taki jak Czarnek zostanie ministrem edukacji. Nie uwierzyłbym, że w kościołach będą zbierane podpisy pod ustawą zakazującą parad równości i w ogóle dyskusji w przestrzeni publicznej, na przykład nad związkami partnerskimi. A to się dzieje i przedstawiciele partii rządzącej, niektórzy to popierają. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo to w ogóle tutaj biskup miejscowy białostocki, rzecznik jego, Tadeusza Wojdy, się wygadał, myślę, że niechcący, że gościem ostatniego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski była Kaja Godek i namawiała biskupów do tego, żeby zbierali te podpisy. Ja wiem od
mojego głębokiego gardła w episkopacie, że był tam też szef Ordo Iuris, na oficjalnym gościem konferencji Episkopatu Polski. Więc to nie jest nigdzie ujawnione, ale no powiem tak, pewnie biskupom nie będzie się chciało tworzyć tych poradni, ale znajdą się osoby, którym się będzie chciało. I biskupi, ponieważ już powiedzieli, no to kobyłka u płotu, prawda? Więc ja jednak bym tak bardzo optymistycznie nie podchodził. Ja nie, może rzeczywiście to nie będzie jakaś gigantyczna sieć, ale wydaje mi się, że może coś takiego powstać i to będzie jakiś gigantyczny krok wstecz, jeżeli temu nie zapobiegniemy. I oczywiście nie zrobimy tego jako NGOsy. My możemy tylko lobbować, ale rzeczywiście trzeba jakoś ugryźć za tyłek te towarzystwa psychologiczne i psychiatryczne, żeby zdecydowanie się sprzeciwiły i też nie tylko poprzestały na oświadczeniach, ale też właśnie tak, jak to miało miejsce w innych krajach, na po prostu wyrzucaniu ze swojego grona, odbieraniu certyfikatów osób, które to popierają. Ja dodam, że terapia reparatywna, też nie padła, ale może to ważne, terapia reparatywna jest zakazana w wielu krajach, albo w ogóle, albo przynajmniej odnośnie osób niepełnoletnich, a pierwszym krajem, który zakazał terapii reparatywnej, jest ultrakatolicka Malta, więc myślę, że takie działania trzeba podejmować i nie poddawać się też takiemu poczuciu, że nic się nie da zrobić. Na oddzielną dyskusję, bo nie akurat tam dużo się zmienia na Malcie. Ale tak jeszcze warto, bo to jakoś nie padło, mi się wydaje, w naszej dyskusji. W ogóle, że terapia reparatywna to właściwie gdzieś bardziej na gruncie takim ewangelikalnym powstała, gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. I to, że w Polsce ona funkcjonuje jako złożenie z katolicyzmem, no to jest związane oczywiście ze specyficzną sytuacją w Polsce i specyficzną pozycją Kościoła katolickiego. Ale to jest też ciekawe, że przecież sam Watykan nigdy się nie wypowiedział w tej sprawie. Znaczy nigdy nie zachęcał w żadnym dokumencie do leczenia. Tak? To jest tutaj inwencja naszych biskupów. Made in Poland po prostu. Więc to... Podobnie jest z transpłciowością. W dokumentach Watykanu nie ma takich zapisów, jak w tym dokumencie polskiego episkopatu, więc tutaj tak, jesteśmy pionierami, tak, w czym. Dobrze, to może chciałbym jakimś pozytywnym akcentem jakby tutaj skończyć tą część naszej dyskusji, a później będą głosy z sali. Bo wspominałaś, Dorota, o tym, że jakby jednym z efektów pseudoterapii reparatywnej może być takie pogłębienie religijności i chwileczkę ja dokończę, tak? Bo jakby to jest nieprecyzyjne, co mówię. I traktowanie swojej homoseksualności jak jakichś upadków, tak? To jest jakby taki schemat, jak w terapii uzależnień, traktowanie swojej homoseksualności jak uzależnienia i takiego rozszczepiania, to dalej nie jest jakby akceptacja, tylko to jest jakby coś zewnętrznego, coś, co nie jest moje. No tak, coś... rozszczepianie. To, że ja bym właśnie tego z terapią uzależnień za bardzo nie mieszała, bo terapia uzależnień to jest, terapia uzależnień to jest to tak jak i część grup rzeczywiście reparatywnych się posługuje tą metodą zmodyfikowaną, powiedzmy, 12 kroków, tak? I czasami tak skłonni jesteśmy w ogóle o tym myśleć z zewnątrz, jak o tej terapii. Natomiast to, co ja chciałam bardziej powiedzieć, no to jest też tak, że no... Powiedzmy o tym może w ten sposób, bo ja nie chcę też nagle zacząć przedstawiać terapii w pozytywnym świetle, a w ogóle nie to jest moją intencją. Tylko chciałabym po prostu, żebyśmy tak troszkę szerzej myśleli tylko niż w tych kategoriach takie leczenie, nieleczenie. Że właściwie, proszę zwrócić uwagę, że każda religia niesłychanie silnie reguluje obszar seksualności człowieka, tak? W różny sposób, różnej seksualności i dosyć mocno. I teraz tak, no, będąc osobą mocno wierzącą, jakoś tam z seksualnością się borykamy wszyscy. No i teraz są jakby różne rozwiązania i to, co może prowadzić do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś harmonii między seksualnością a religijnością, ale niekoniecznie dlaczego tylko tak ma prowadzić. No czasami do różnych innych jakby efektów, tak?
I ta seksualność jest rzeczywiście represjonowana. Ona jest represjonowana przez księży, którzy żyją w celibacie, tak? Ona jest represjonowana przez rozmaitych jakby uczestników tego życia religijnego. No, no a tutaj jest propozycja taka, żeby represjonować ją w taki sposób, inaczej interpretować, tak? Jak jakiś upadek, jeśli mi się zdarzy, nie wiem, seks homoseksualny na ścieżce mojej religijnej, tak? No, no i właściwie tyle. Po prostu proponuję o tym patrzeć bardziej w kategoriach, tak jak osoby te czasami z zewnątrz patrzą, w kategoriach czysto religijnych.